Silnik zasilany paliwem gazowym w wyniku podwyższonej rezystancji mieszanki paliwo-powietrze kilku procentach więcej, ale jednak obciąża układ zapłonowy. Ta różnica rezystancji wpływa na podniesienie napięcia w cewce zapłonowej. Nie jest to zasadniczo problem mierzalny, aczkolwiek sugerujemy częstszą kontrolę układu zapłonowego. Należy wymieniać świece oraz kontrolować cewki i przewody zapłonowe. W samochodzie należy stosować świece dedykowane przez producenta. Niektórzy mechanicy sugerują, żeby zmniejszać lub zwiększać przerwę na świecach między elektrodami. My sugerujemy, żeby tego nie robić i zachować wartości fabryczne.